No, no, wiesz, co się wyrabia. Mieć kawałek ziemi to nie jest zły pomysł, ja cię rozumiem. No to gadaj, co tam kombinujesz. No ja kombinuję tak, żeby na razie ją kupić i mieć. Bardzo dobrze, ziemia idzie w górę teraz. No i dlatego wyszedłem. No wiesz, no, pogadać z tobą. Wiem. Chcesz, żeby to było na ojca. Tylko, że na ojca to ja już sam tyle nawaliłem, że jakby go podliczyć, to by był najbogatszym emerytem w PRL-u. Samego podatku płaci tyle, lepiej nie mówić, no. A teraz jak ty mu jeszcze dowalisz, to wyjdzie progresja i mnie przekręci. Nie, ja nie myślałem o ojcu. Bożena nie. Bożena trzymam czystą, człowiek pracy, pedagog, pensyjka. To ma też swoje zalety. Nie, no chodzi o to, że ja mam taki skopuł. Mam taki skopuł. Wiesz, chcę kupić te działka, a nie mam pieniędzy. No, to znaczy trochę mi brakuje. Wiesz, teraz to ja cię nie rozumiem. Uciekasz z forsą w ziemię, a teraz mówisz, że nie masz forsy? Ale ja od niczego nie uciekam. No chciałem po prostu kupić działkę i brakuje mi trochę grosza. Więc pomyślałem sobie, że będziesz mógł mi pomóc. Trzeba było od razu gadać, a wy tam coś kręcicie. Magda mówi o tęsknocie za ojcem. To myślałem, że chcesz kupić na ojca. No ale tak konkretnie to mógłbyś mi coś pożyczyć? Mówią, że ja jestem bogaty. No niby jestem. Ale tak faktycznie to ja pieniędzy nie mam, rozumiesz? Moje pieniądze się nazywają kapitał. No, to są moje pieniądze. Widzisz to? O. Ja mam pieniądze w samochodach, w sadzie, w drzewach. Ty, no. No tak, żeby wyjąć z kieszeni i dać, to nie mam, no. A ile chcesz? No, ze 20. Czego? No 20 tych tysięcy. Czego 20 tysięcy? Złotych. Nie, to ja myślałem, że ty coś inwestujesz, a on mnie 20 tysięcy złotych. 20 tysięcy to ja mam przy sobie. Tylko uważaj, żebyś nie wpadł do złotego lina, jak będziesz jechał z powrotem. W zeszłym tygodniu, jak zajrzałem, żeby coś przekąsić, nie tylko drób, ale rybkę, zostawiłem złotego Rolexa szatniarzowi. Zastaw. Tak zaszumiałem, bracie. W zasadzie to ja pilnuję pieniędzy, ale czasem cholera spojrzę na to wszystko z góry, to Bożena i ojciec muszą po mnie dostawczakiem przyjeżdżać. Bo się nie dam posadzić. Tylko leżę na platformie na powietrzu. Potem znowu do tych wniosek. Wiesz, Antek, że ja nie podejrzewałem, że ty masz takie bogate życie wewnętrzne. Co wy tam o mnie wiecie wszyscy? Mówią, że postęp nas bogaci co wiek. Bardzo mi to jest miło i przyjemnie. Niestety co dnia mniej cieszą się ze mnie. Śmiertelny człowiek. Co mówisz? Nie ja mówię, Norwid mówił.